Witam serdecznie, wspaniały widzu. Tym razem zagramy gierkę, którą będę grał w trakcie mówienia. W przeciwieństwie do tego, co robiłem ostatnio. Ponieważ ostatnio po prostu dogrywałem dźwięk do gierki ze streama. Tak jest mi łatwiej, bo po prostu dogrywam to do gierek, które wyszły. A jak nagrywam na bieżąco, to też nie wiadomo, czy ta gierka wyjdzie. I też łatwiej się skupić, jak się nie mówi, zwłaszcza jak się jest chłopem. Także tu nas ta podzielność uwagi to jest trochę lipa. Dobra. Co? Jaka jest szansa, że wszystkie te czempiony są takie same? Co? Wow. No dobra, fajnie. Taka mała szansa w ogóle, nie? No dobra, super. Fajnie. Nawet Story Weaverów tutaj mam. Okej, zaczniemy to całkiem ciekawie, jak się okazuje. Jestem w Platynie 4. Jak coś. Jak sprawdzałem wczoraj, to było top 800 serwera. Także myślę, że całkiem sympatycznie to idzie. Wiadomo, nie idzie to najszybciej. Ale wystarczająco szybko. Ja jestem zadowolony. Miałem sety, w których szło lepiej, ale dobra, ważne, że się idzie do przodu. Okej, powiem wam jeszcze jedną taką rzecz co do TFT Meta, to ta stronka będzie wyłączona przez dłuższy czas, ponieważ chcemy postawić ją od zera. Chcemy zrobić naprawdę fajne rzeczy. No i tak niestety musi na razie być, dlatego też kompozycje znajdziecie u mnie na YouTubie. Nagrałem filmik z 38 kompozycjami. Można się inspirować, zapraszam. Bardzo fajna sprawa. Wziąłem sobie parę tutaj. Także no niestety na razie na YouTubie te kompozycje, ale warto naprawdę, bo chcemy tę stronę postawić od zera, przerobić ją całkowicie. No i myślę, że będzie spoko. Dobra, to sobie coś fajnego znajdźmy. No, kurczę. Spróbujmy tego. Spróbujmy szczęścia. W taki sposób. Szkoda, że tego Story Weavera tutaj nie mam. Nie mam też trickshota. No tak, kurczę. Nie za ciekawie, bo z tymi przedmiotami też tak sobie mocno nie wystartuję. Więc może po prostu poczekam na tym poziomie jeszcze i zobaczymy, co nam się trafi jeszcze na trzecim poziomie, może coś się ulepszy. Ewentualnie padnie jakaś fajna propozycja. Tutaj jest joniacz, tutaj jest joniacz. Powiem szczerze, że chodzi mi ten joniacz po głowie, bo chciałem wam go pokazać, ale tyle ubrali, widzę już, że szok. Także taki joniacz byłby super na pewno do nagrania. Patrzę, co oni tutaj robią. Zróbmy tak. I zobaczmy, co się wydarzy. Tutaj jest Story Weaver jakiś wleciał delikatnie. No i Reaper Emblem. Kurczę blade. Próbować to? Sam nie wiem. Sam kurczę nie wiem. Dobra, zróbmy tak. Na razie. I się zastanówmy. Kurde, forsować tych Reaperów teraz z tego? Chciałbym wam pokazać tego joniacza, bo on jest naprawdę fajny. Do forsowania i do grania. Tylko strasznie dużo osób mi się pojawiło tutaj z tym ubralem na początku i zastanawiam się, czy powinienem. No tego Reapera plus jeden to jest duży sygnał, że można coś kombinować w tym kierunku. Pytanie, czy wystarczający w świetle tego kontestu. O, dobra, to mi się zaczyna podobać trochę nawet. To mi się nawet zaczyna troszkę podobać. Out. Czyli potencjalnie mam 4 Reapery już teraz.
Ale zostawimy ten stół na razie tak, jak jest chyba. Dobra. Zobaczmy, co nam tutaj zrobią. Bytyk. Bardzo dobrą kompozycją jest też Kogma Frerol. Razem z Caitlyn. Oraz Shogatem. Jest to bardzo mocna kompozycja. Też będę musiał to nagrać. Aczkolwiek jest dosyć popularna. Myślę, że Joniacz nie jest tak popularny. Z Joniaczem jest taka opcja, że to jest taki teraźniejszy assassin. Bo to jest jednostka, która dostaje się na backline i wybija po prostu kluczowe cele w drużynie przeciwnika. I abstrakcją Joniacza jest fakt, że wystarczy Joniacz na dwóch gwiazdkach, żeby kosić naprawdę niesamowicie. A ponadto... O Jezu, to by było idealne, bo ma łuk jeszcze. Ponadto Yone level 2 jest lepszy niż Kayle level 2. To jest w ogóle paradoks naprawdę życia. Jak ktoś widział właśnie, bo oni zbierają to jak nic. Jak nic, jak nic, jak nic. Dobra, weźmy takie. Ile jest tych Joniaczy? Czy oni pivotują z tego, czy zostają w tym? Tu jest ten jeden. O kurde, jakoś tak się przerzedziło? Tak jakby to się dało zrobić może? Proszę bardzo. Guardianik może? To sobie wrzucimy. Tak, oni widzą tego Reapera, więc może... Może będą się tym sugerować, że ja będę to robił? Miejmy nadzieję. No i dobra. Więc mamy 10 golda. I powoli sobie coś tam dłubiemy. Więc tak wygląda mój team planner, jak chcę grać Joniacza. Czyli na maksa Umbral, 4 Reaper. Tutaj Behemoth jeszcze jest między Shadem i Yorickiem. Dlatego Ghost, Behemoth, bo chcemy aktywować Kayna dodatkowo. No i wiadomo, jak mamy emblemat Umbrala, to oczywiście zagramy sobie 6. To znaczy nie, czekaj, 6 możemy zagrać nawet bez. Nie zaznaczyłem Dariusa, o, tak wygląda cały planer. Także to wszystko można zbierać. Zastanawiam się, co jest lepsze, 6 Umbral, 2 Reaper, czy 4 na 4. Wiadomo, najlepsze jest 6 na 4, ale no różnie to bywa. Dostaję w ogóle tego Joniacza, więc może jednak to się uda pokazać. Więc tak, jaki mam plan? Plan mam taki, że chciałem zrobić Tytana. Tytan myślę, że jest core itemem, który zawsze trzeba mieć. Oprócz tego coś do leczenia, najlepiej Blood Tester. I trzeci przedmiot to może być Gizu, albo może być też coś do leczenia znowu. Albo jakiś QSS na przykład. Chodzi mi po głowie, żeby tutaj jeszcze Blood Testera zrobić, po prostu mieć Double Heala. I zobaczyć, na co nam to pozwoli. No, przekopałem się. Czy to wystarczy? Nie, chyba nie. No, jakby Tari chociaż jeszcze padła. Ale nie ma tak łatwo, nie ma tak dobrze. Alunka oczywiście jest bardzo przez nas pożądana tutaj. Dobra. Zróbmy pivot. Zróbmy pivot, przejdziemy w to. Zrobimy na razie tak. Zrobimy tak. Takie coś. I może takie coś. Okej. Tutaj Ekon. Mamy Tytana. Mamy też Mieczyk. Giant Slayer. No nie, raczej chyba nie. Zrobimy tego Blood Testera jeszcze. On zawsze daje nam shielda dodatkowego. Dobra, zrobiłem ten pivot, bo mam wrażenie, że Yone level 1 jest lepszy niż Sivir level 2, po prostu. Także abstrakcyjnie, ale... Ale właśnie taka jest ta kompozycja, bardzo abstrakcyjna, jeśli o to chodzi. Dwa Reapery, okej. Okay. No i w porządku.
Na razie tak to będzie wyglądało. No i zobaczmy, co ten nasz level 1 joniacz robi. Patrzcie na to, bo to jest abstrakcja, nie? Jakiś bardzik. Na stół wygląda lepiej u niego, nie? I patrz, on sobie bije. Odpala się i nagle zabija kluczowe targety. To jest naprawdę, kurde, pogięta jednostka. Tylko, że no dobra, tutaj oczywiście chłopak jeszcze jest silniejszy, ale ta interakcja przerzucania się na ten backline, ona powoduje, że ten joniacz naprawdę robi głupie rzeczy. Tymczasem, to nie, może to, albo to. Niech będzie takie. Może przekręćmy sobie to. Infinity Edge. Wolę tego Blood Testera mimo wszystko zrobić. Tak też zrobimy. Dobra, no mamy dwie przegrane, więc ja nie będę się tutaj gimnastykował, żeby pchać level czy coś, bo nie mam streaka, którego chciałbym utrzymać. A wręcz przeciwnie, mam loot streaka, którego mogę utrzymać, nie poprawiając swojego stołu, czyli nie wzmacniając go. Także zostaniemy sobie tutaj. HP-ków mamy jeszcze sporo. No, ktoś się zdecydował na rekombo i trafił Morgana. Ma tutaj też fortunkę. Ciekawie, ciekawie. No ten nasz joniacz z Head of Justice samego za bardzo się nie leczy jeszcze. Także ten Blood Tester myślę, że to jest to. Co uda się tutaj? Lecą ukryty. Nice. To znaczy nie wiem czy nice, bo miałem tego lustrika budować, ale wiemy, że on się zaraz złamie. Jak tylko ten jona się ulepszy, to od razu pęknie to. Dobra, co my tu mamy? Tytan się wylosował. No to na razie nie. Dobra, kto jest naszym tankiem w tej kompozycji? No może być Set, ale zanim Seta trafimy, no to naprawdę mijają wieki. Może być Sylas też. Pytanie, czy w ogóle potrzebujemy tanka? No myślę, że przydałby się, nie? Zawsze dobrze mieć tanka. Ale widziałem takie stoły bez tanka na Umbralu, które po prostu bardzo szybko zabijały. O dziwo, działało, ale z reguły takie rzeczy działają przeciwnikom, ale nie mi. Dobra, tutaj Joniasz niestety 0 IQ, zamiast tutaj przeskoczyć. Ale chyba przeskakuje na najdalsze cele. Muszę to jeszcze rozkminić, jak to działa dokładnie. O, teraz ładnie przeskoczył, tylko że Barda nie bije. Jak ty działasz? Farthest enemy within 3 hexes, czyli dobra. Czyli tak to wygląda. Czyli w takim razie ustawimy go inaczej. Tutaj byśmy chcieli płaszcz albo Kayna. Pytanie, czy jesteśmy cierpliwi. Może wezmę Kayna. Dobra, zdecydowali za mnie. Okej, okay. Więc będziemy rezygnować z jednego Reapera, bo mamy emblemat. Dlatego też zrezygnujemy sobie z Kindred. Dobrze mówię z Kindred, czy nie? Chyba tak. Blood Tester. Przesuniemy to Ghosty na stół. I w takim razie zapingujemy go. W takim razie, no będziemy to kontestować, bo ja chcę pod filmik to zrobić, także no niestety, chłopak ma pecha. Ja też mam pecha. Razem mamy pecha. Zastanawiam się, co jest lepsze do rezygnacji, czy ten Kha'Zix, czy Kindred. No ten Kha'Zix troszkę bardziej backdooruje chyba, więc zresztą ma dwie gwiazdki. No dobra. No
no i co, ten Jonasz nie działał nam. Miał nas tutaj kierować i co? Miałem pokazać widzom, że jest super. Tymczasem on się też raz wywala. No widzicie, widzowie, okłamałem was. No dobra, teraz będzie się popisywał. Może od razu zrobię takie coś. Dobra, tu będzie neutralka, po neutralce zrobimy sobie 4 ripery na stole i te 4 ripery odpalają naprawdę go. To znaczy on już się teraz odpali, bo ma dwie gwiazdki. Tylko tutaj kolejny jest chłopak. Dobra, no lecimy. Także jonaczy tutaj jest sporo. Więc nie wiem, czy nie powinniśmy iść po 8 level teraz, bo wydaje mi się, że jesteśmy stabilni przez tego jonacza dwójkę. No, ale przekonamy się. Jak na razie nie dosięgam do Ari, więc mogę się zaraz znowu posypać. Nie widzę swojego HP. O, prawie full, chłopku. Ogólnie jak was mocno kontestują, to wystarczy zrobić stabilny stół na midgame, po prostu pchać levele. I liczyć na to, że ten chłopek szybciej odpadnie. Gorzej jak on będzie rolował w miejscu, ty będziesz pchał levele i on trafi trójkę. Bo niestety takie sytuacje też są. Dobra. Także teraz Power Spike 4 Reaper. No myślę, że my powinniśmy mimo wszystko porolować trochę. Z tego względu, że nasze jednostki są wszystkie na levelu pierwszym, oprócz tego joniacza. Fajnie byłoby, żeby ten Jorik był troszkę silniejszy. Kliknąłem Dariusa akurat, ale no wiecie, o co mi chodzi. Dobra. Kaziksior. No zobaczmy, co tu słychać. No, Alunka też by się mogła ulepszyć. O właśnie, super. Super Ansko. I teraz tak, kogo my ubieramy? Czy tylko Kayna czy Alunę? Kurde, tak temu Kaynowi dałem przedmiot i teraz kusi, żeby go dokończyć. Dobra, zrobimy Kayna. Mamy dwie sztuki. No dobra, pojedynek joniaczy. Uważam, że mój jest lepszy, zobaczmy. On ma więcej upgrade'ów teamu, ale mój ma dobre itemki. Dobra. Chodzi mają to w dupie. Biją najpierw backline zamiast siebie. Dobra, no my jesteśmy też na wyższym. Zostawiasz to? No ekonomię mógłbym zrobić. Jesteśmy też na wyższym poziomie. Uuu, dobra, 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 chłopku, bierzemy to. Dobra, możemy mieć 6 brali teraz. Takie coś, nie? Ale fajne. Dobra, ustawimy się w ten sposób może. No i dobra, po prostu level up, 4 Reaper i będziemy kręcić. Sześciu ubrali daje 1000 shielda i możemy się rozkładać po całym boardzie. To jest na pewno bardzo fajne. Zobaczmy, gdzie doskoczy teraz. Na tanka? Kurde. Co za chłopek. Co za chłopeczek niedobry. O, teraz jak wyskoczył daleko na imprezę. Jeszcze plus jest taki, że on na tych dwóch healing itemach jest bardzo wytrzymały. No widzicie, jak ma dwie gwiazdki, to już naprawdę kozaczy. No wiadomo, teraz mamy tych ubrali więcej. I w sumie przy 6 ubralach ten tank to jest irrelevant tak naprawdę. Nie jest taki ważny, bo macie 1000 shielda na wszystkim.
zrobimy tego Infinity Edge'a. Albo też Head of Justice może. Mogliśmy to zrobić w ten sposób już. Dobra, ustawmy tego Juniacza tak, żeby on skakał tam, gdzie ja chcę. Może tak, bo on wtedy tu wejdzie i będzie sobie to skakiwał na skos. Tristany na przykład. Aha. Zwariowany jest. Nie umiem go kontrolować. Mam wrażenie, mam takie przeczucie, jakby on przyszedł i powiedział You cannot control me. I szalejesz. Szaleje sobie, nie? To chciałem powiedzieć. Zwariowany chłopek. Tymczasem tutaj widzę Joniacza. Mamy Pandorę, tak? No to mógłbym go wziąć. Ten chłopek jest wyżej, co nas kontestuje tak mocno. Co nas tam pingował. Także mi to pasuje. Jak mu idzie? No on roluje strasznie. Tylko że on chyba na szóstym roluje. Na szóstym szuka, co jest? Jorika robi trójkę? Ciekawe. Mogę to wziąć w sumie? No nie, nie mogę. Chyba, że na dziewiątym. Bo najważniejszy teraz będzie ten Reaper czwórka. Niech tam się to przekręca w Shojina albo w Infinity Edge. W sumie miecz i tu, więc najpierw w Infinity Edge. Głównie dlatego, że ten Kane ma dwie gwiazdki. A zobaczcie to, widzicie? Kurde. To jest ciekawe. Może jakby miał tego Infinity Edge'a. Kane też dostaje trochę obrażeń przez to, że się stał umbralem. No to kolejny Joniacz. Co to za lobby Joniaczowe? Mam takie szczęście, że po prostu mój spot okazał się bardziej Joniaczowy niż spot tego chłopka. W sumie spot tych chłopków, nie? No. Obaj mają gorszy spot niż mój. Niemniej kompozycja pod umbrale bardzo grywalna. Bardzo, bardzo. Często też przychodzą właśnie widzowie i piszą mi to. Mówią, dawaj, graj te umbrale, chłopeczku, bo to free LP-ki są. No i nie mylą się, bo tak naprawdę te umbrale są bardzo dobre. Także kolejna kompozycja do kolekcji dla was, jakbyście się zastanawiali, czym grać. Jak widzicie, te chłopeczki zaczynają spadać, a ja pcham sobie level. Mam stabilny stół. No i na ósmym dołożę tego czwartego Reapera. Dobra, zobaczmy, czy on doskoczy tutaj gdzieś. Może mieć problem. W lewo chyba skoczy. No ten tank to jest potężny naprawdę. O! O! To jest właśnie to! O Jezu, jaki game breaker teraz. Wyleczy się w ogóle? Aha, Kajza go zabiła, no dobra. Już myślałem, że mam to w kieszeni, jak zabiłem tego barda, ale to jest Kajza dwójka, która też robi rzeczy. No dobra, nie ma dramatu. Nagle jestem niżej niż ten chłopek. Mamy łuk. Ale łuk to nas nie interesuje na razie. No i nie wiem, to ustawienie chyba wrócimy na razie do takiego. Bo to ustawienie nie jest jakieś porywające. Jakiś miecz. Dobra, 4 Reaper. No i teraz pytanie, czy rolujemy, czy idziemy jeszcze dalej. Jest mieczyk. Kane będzie zadowolony. Rolujemy, bo trzeba tego Sylasa ulepszyć. Przede wszystkim, tak myślę. Alunko, jak miło cię widzieć. Wziąć to?
myślę, czy po prostu Rabadona nie zrobić, ale chyba jednak lepiej jakiś aktywator zrobić. No i widzicie, ten Jona po prostu ignoruje tanki. To jest bardzo duże narzędzie, bardzo ważne. Ono potrafi wiele matchupów odwrócić, które normalnie byśmy przegrali. I to właśnie chciałem wam głównie pokazać, bo to jest naprawdę wielki atut. Wielki batut. Mógłbym zrobić też tak, ale chyba zgridujemy. Zrobimy takie, bo to są trzy komponenty, to będzie zawsze jakaś przewaga. No weźmy, załóżmy to. No i... Kurde, nie wiem. Weźmy to. Weźmy to. Takie. No i co? I może zrobimy tutaj jakieś... Wreszcie itemki. Może Huey mógłby nam pokopiować tego joniacza. Dobra, idziemy z levelem chyba. I pokopiujemy sobie go. Czy to jest rozsądne? Czy ja mam tyle tur w ogóle? Kurde, chyba nie mam tyle tur. To jest, kurde, ciężki dylemat. Dobra, idziemy z tym levelem. Niech będzie. Nawet bym to spuszczał jak najszybciej, szczerze mówiąc. Żeby tylko zacząć kopiować już. A potem odrobiłbym być może ekonomię. To byłby mocny szczupak, duży wabank. Wtedy utraciłbym szansę na Sylasa dwójkę szybko. Kurde, to kopiowanie, czy ono jest warte poświęcenia całej ekonomii? Używanie ekonomii jest lepsze niż kopiowanie, bo możemy wszystkie czempiony kopiować, tak jakby. To chyba jest błąd, że ja chcę to zrobić. W sensie nie poświęcę ekonomii po prostu. Dobra. Najgorzej, że ten Bart będzie zaraz na trójce, ja niestety nie będę miał Juniacza na trzy. Natomiast może Umbral. Czy Umbral jest craftable, czy nie? Czy nie pamiętam. No wezmę z tego, zobaczymy. Niech się tu roluje. Teraz już by kosztowało tyle. No może wezmę. Co ten chłopek? Kolejnego ulepszył. On walczy o życie. Skuba jest jak walczy o życie, co? Ale zaraz go Bart dojedzie. Jak zrobi trójkę. Już ma tam Kencha trójkę. Teraz pytanie, czy tym joniaczem wytniemy tego Barda? Na czas? O, zobacz. Oj, oj. Totalnie to. No to teraz ten Tamkencz już chyba nam nie zada takich obrażeń. Chociaż Tamkencz potrafi wysolować team. On mocno bije. No i chłopeczek odpadł. Także teraz te joniacze wracają. Czy ktoś jeszcze z joniaczami jest w lobby? Już nie, już tylko my. Czyli to jest właśnie to, nie? Że jak masz lepszy spot, to się kontestuje chamsko,
to zagraj po prostu pod wyższy level. Wyczekaj, chłopeczka. No, gorzej jak ta trójka trafi tak na farcie, tak jednale. Dobra. Lecimy dalej, zobaczymy, co się uda tutaj zrobić, bo on mimo wszystko też sprawił, że jednak ten joniacz jest bardzo daleko do sklejenia. No ale plus tej kompozycji jest właśnie taki, że ten joniacz często nawet na drugim poziomie potrafi cię zabrać do top 4. Akurat tutaj jest mocny chłopek, nie mogę się dopchać najważniejszym czempionem. Tutaj mamy ten emblemat. 6 ubrali, widać właśnie jak dużo też daje. O, zobacz. Czyli jednak. Czyli jednak. Jakby jeszcze jeden emblemat zrobił. Seta wystawił. To by było grubo. Executed enemies have us. O. Okej. Okay. Czyli po prostu farmimy sobie loot. Ciekawe, że taka fortuna się z tego trochę robi. Dobra, co my tu mamy? Może tym razem takie coś? Bard level 2 oraz Bard level 3. Oba bardy są w top 4. Ciekawe, nie? Bard jest mocarny. No ale to już chyba wszyscy wiemy, że ten bardzik to po prostu rządzi tym patchem. Także spodziewamy się nerfów. Natomiast jak chcecie coś bardziej niszowego, to właśnie Aphelios, Yone. No Yone to bardziej z takich itemów, nie? Jakbyście mieli bardziej pod fightera. Pod AD, no to na przykład ten Aphelios. A pod AP bardzo lubię grać Lilię. Dobra, jesteśmy w top 4. To już jest git. To już nawet chyba powiedziałem przed chwilą, ale już jestem tak spany chłopeczek, że... tak, bo dochodzi godzina 3 w nocy, jak coś jak to nagrywam. No i prawdopodobnie jak to oglądasz, to mam streamka. O codziennie od 13 do 22 streamuję, jest przedłużany stream. Możecie tam wbić, zobaczyć jak mi się wspina, dać jakieś wyzwania, pogadać, poznać się. Ja zapraszam, mi będzie zawsze bardzo miło jak wbijecie. No bo jednak tworzymy sobie taką małą społeczność na tym streamie. Także co? Unikalne koszulki do zgarnięcia na tych streamach. Teraz to nawet więcej niż koszulki, nawet majtki są. Ale te majtki to są na takim tierze, że specjalnie tak wysokim, żeby nie trzeba było ich robić. Ale boję się, że chyba będę musiał je robić. Dobra. No to mamy mało HP. Także trzeba rolować mocniej. Uda secik. Secik, secik. Mało tych spotów mamy w sklepie, tych slotów. Seciku, seciku, może tak. Dobra, jeszcze przeżyjemy tutaj, więc tak, brakuje nam jednego joniacza i to dokręcić teoretycznie. Tutaj jest ten jeden joniacz, kurde, muszę go przyszkupić. Ciekaw jestem, czy ten joniacz na trójce by mi tutaj ugrał gierkę, czy nie. Nie wiem, czy to coś da. Bo te barciki to są mocno w mecie. Ta Syndra też całkiem silna. Joniacz jakiś, nie? Nie ma. Może ten set. Chyba Shena tutaj lepiej ustawić, bo on zawsze da te redukcje obrażeń. Na jedną rundę
przetrwać. Albo zrolować. Dobra, zróbmy tak. Dalej nic. Zróbmy tak. Jest. I teraz może pójdę tutaj jednak. No i może tu. Dobra, zobaczmy. Joniacz level 3. 7 umbral. Czy da sobie radę z bardzikiem? To jest bardzik level 2, więc wierzę, że może jest szansa. Ceceki. Nie podobają nam się ceceki. Nie lubimy. Nie sięgamy do barda. Znowu ceceki. No i te ceceki wygrały mu to. Także jak widzicie, bard jeszcze mocniejszy. No, kurde, było blisko. Szkoda, że tylko czwarte miejsce, bo zapowiadało się trochę lepiej. Może powinienem szybciej rolować. Niemniej, Joniacz bardzo grywalny. Gdyby był bez kontesta od początku, to już w ogóle pewnie szybko byśmy go skleili. Dzięki za uwagę. Dzięki, że jesteście. Zostawcie subika. Zapraszam na streamki. Całuję w cic.